Także na samym wstępie chcę tylko prosić, jeśli nie łapki w górę o subskrypcji, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknijcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, a dzisiaj zagram sobie w karierę Arsenalem. Dawno nie było tej serii, w sumie dawno. To ta seria na moim kanale pojawi się dosyć często. Z tym, że no właśnie odcinki nagrywałem na zawsze i tak naprawdę nie pamiętam, co w tej karierze się dzieje. Więc może przybyliśmy sobie to, co właśnie aktualnie jest w karierze. Mamy aktualnie sezon przygotowawczy, czyli ten turniej amerykański. Zagramy w grupie z Realem, Bayernem i Seattle Sounders. Właściwie już z jednym klubem zagraliśmy, ale właściwie to... czyli że Seattle Sounders wygraliśmy. Dobra, mamy 3 punkty, no i dużo naszych zawodników jest z tego, co widzę, na zgrupowaniu kadry narodowej, więc musimy wyjść półrezerwowym składem. Wiecie co, może nie tak, tylko sobie zmienię składzik z 4 obrońcami, bo jednak potrzebujemy na prawej obronie właśnie Adamsa. Na środku, o fajnie, czyli że na Mistrzostwach Europy najprawdopodobniej właśnie są powołani nasi zawodnicy. A Gaudo, no właśnie, ten bramkarz dostanie teraz szansę, ale nie ukrywam, nie jest to za dobra informacja. Tutaj wiecie co, Delima Costa nagra się w sezonie, dam zagrać dla Viniciusza. Na napastniku, jako napastnik może w sumie wyjść ten Benitez, który będzie debiutował w naszym zespole. Na ławce rezerwowych Mbappe powołany, to dajmy sobie może De Ligta. Co ciekawe, De Ligt nie jest powołany. Dobra, Antonio Lopez za Kamińskiego i Donnarumma. Czekajcie, czy ja dobrze widzę, że... mamy jeszcze tutaj zawodników, czyli mamy tak naprawdę jednego zawodnika, czyli że... Gdy dwóch zawodników z naszej kadry się wykruszy, będziemy musieli poddać mecze walkowerem. Ale to jest tylko sezon przygotowawczy, więc mamy tak naprawdę czas, jeszcze mamy czas do rozpoczęcia Premier League. Fajnie, bo wygrywamy 2-0, a nasz nowy nabytek strzela 2 bramki. No, czyli że opłacało się wydać te 100 tysięcy, 100 milionów euro, plus właśnie tego Real Canalesa oddaliśmy, jak pamiętacie. No i trwa aktualizacja pomocowa. Mam nadzieję, że się konsola nie zacięła. Długo to trwa. Jak widzicie, mamy teraz informację o zwiększeniu naszego budżetu transferowego. Mamy ponad 0,5 miliarda euro na wzmocnienia. I tak się zastanawiam, wiecie co to jest już... Czekajcie, ostatni? To jest chyba ostatni sezon w tej karierze, więc ja chciałbym wykupić wszystkich najlepszych graczy, żeby w tym ostatnim sezonie udało nam się wygrać wszystko, co jest możliwe. Czy tak będzie? No przekonamy się, na pewno będzie to ciężkie, ale jeżeli chcemy właśnie wygrać wszystkie trofea, jakie są do zgarnięcia, to musimy po prostu mieć potężny zespół. Gramy teraz z Realem Madryt. Wiecie co, ta jedenastka ostatnio spisała się naprawdę dobrze, więc wyjdziemy również tym samym ustawieniem na mecz z Królewskimi. Gramy o 23, jak wiadomo, czyli u nas będzie najprawdopodobniej 15, bo to jest w Ameryce, tylko nie wiem, czy północnej, czy południowej, a to nieważne. A widzicie, jak potrafię się wykazać znajomością geograficzną. No i gramy półfinał z Barceloną, więc to też będzie ciężki meczek, tylko że Barcelona nie, w sumie to nie będzie aż taki ciężki meczek, bo Barcelona, nie ukrywajmy, w tej karierze po prostu jest dosyć słaba. Się osłabiła po tej erze Messiego, Suereza. No tak naprawdę nie ma tam jakichś klasowych zawodników. A Arsenal, właśnie Arsenal to jest potęga w tej karierze. To, co zrobiliśmy z tym zespołem, to naprawdę jest coś niesamowitego. No i gramy, nie chcę grać, ponieważ no po prostu to jest kariera symulowana, nie chcę im się grać na bota. Ale wiecie co, czy mamy innych zawodników? Mamy, wiecie co, Agaudo niech na razie gra. Środek to będzie Vermeer, Bell może tutaj zagrać, to niech tak wygląda. W środku pola dam zagrać dla bardziej rezerwowych zawodników. Czy mamy tutaj, mamy Antonio Lopesa. Junior jest w dobrej formie. Na napastniku w sumie mógłbym dać jeszcze Ginio, bo on nie wiem, czy on będzie naszym zmiennikiem nawet, czy on załapie się na tą ławkę rezerwowych, ale to jest zawodnik, od którego spodziewałem się nieco więcej, aczkolwiek w wieku tam 22 lat ma 88 oceny ogólnej, więc całkiem przyjemnie. No i wygrywam z Barceloną 2-0.
też całkiem fajnie. W półfinale Pucharu Amerykańskiego i w finale zmierzymy się z Atletico Madryt, Club de Futbol, więc to może być też ciężki meczek, bo Atletico ma dosyć mocną jedenastkę. Mamy teraz ofertę wypożyczenia za Contreasa. Tak się zastanawiam, czy nie zaakceptować by tej oferty, bo i tak on grałby naprawdę bardzo, bardzo sporadycznie, ale z drugiej strony może się nam przyda, na razie nie będę akceptował ani odrzucał, się zastanowię. Dostajemy ofertę za tego Robiego Henena, ale on jest zbyt ważny dla naszego zespołu, żebyśmy to rozważyli. No i finał Pucharu Amerykańskiego. Dobra, to mnie nie interesuje. Co ciekawe, powrócił do nas właśnie ten Dawid Kamiński, czyli były zawodnik Atletico Madryt, który właśnie tam przybywał na wypożyczeniu i wiecie co, ja dla niego bym dał zagrać. Tylko gdzie on jest? Czy on... już wrócił z wypożyczenia. Więc jako, że jesteś młody, ile ty masz? 23? 25 już lat, a więc no czas mija. On był świetnym talentem, ale potem jednak coś się w jego karierze przystopowało, jak widzicie. No nie za bardzo. Ale mecz z Atletico i przegrywamy. Szkoda, że przegrywamy, a Gaudo doznaje kontuzji. No, co mnie aż tak nie martwi, ale no nie ukrywajmy, wyszliśmy troszkę pod rezerwowym składem na to spotkanie, więc też nie ma mieć co pretensji do naszych zawodników. Kogo by tu jeszcze rozwinąć? Iwan Kontrasz już jest trenowany. O, William Graves. Williama Gravesa ja sobie troszkę rozwinę, bo ofensywny pomocnik na pewno nam się przyda. I wiecie co? Tak się zastanawiam, kogo by sprowadzić do tego zespołu, bo naprawdę nie ma takiej pozycji, na której nie mielibyśmy klasowych zawodników. Ale może zobaczmy sobie właśnie, jacy piłkarze grają w reprezentacjach. Gdzie to jest? Składy, tak jest? I importuj skład. To jest właśnie taki nie to, że cheat, ale wiecie o co chodzi. Oczywiście przechodzimy sobie do reprezentacji, bo tutaj właśnie grają najlepsi zawodnicy. Ryan Sessegnon, go akurat nie chcę ściągać, bo on jest już wiekowy. Sturaro, Cicarelli, więc nad nimi pomyślę. Ewentualnie jeszcze jakiś właśnie taki w miarę wysoki overall, żeby mieli Arambari. No właśnie, napastnik. Czy kolejny napastnik nam się przyda? Nie wiem. Nie widzę tutaj jakichś talentów. Tutaj też... No, Portugalia dosyć przeciętnie wygląda. Polska, no tutaj ten Kamiński, który gra właśnie u nas w Barcelonie. W Arsenalu. Wyróżnia się na tle innych zawodników, ale tak naprawdę Niemcy. Czy tutaj jest jakiś ciekawy zawodnik? To jest Kai Havertz, ale on już u nas grał, więc go też nie chcę sprowadzać. Wiecie co, no to sprowadźmy sobie, jak to wygląda w Hiszpanii. Torro Marce gra tam jako skrzydłowy? Można i tak, a ofensywny pomocnik Real Canales jako środkowy pomocnik defensywny, no. Dosyć ciekawie to ustawili w tej karierze, więc przejdźmy sobie może właśnie do szukaj zawodników takiej zakładki. I ten Cicarelli. Ile ty masz lat? Alessandro Cicarelli, tak chyba powinno się wymawiać to nazwisko. Jego kontrakt wygasa za rok, tylko że nie chcę tyle czekać, bo już ta kariera się skończy. Więc po prostu uważam, że to by było troszkę głupie. Arambari. Właśnie ten zawodnik ma 25 lat i 90 punktów overalla, więc ja mogę go sobie sprowadzić. Co prawda na tych pozycjach mamy naprawdę, na tej pozycji mamy bardzo dużo zawodników, ale myślę, że na pewno się ktoś taki przyda. Oprócz tego środkowy napastnik, możesz grać jako prawoskrzydłowy, wiecie co? Nie bawmy się po prostu, a mogę jej zapłacić kwotę odstępnego, bo mamy strasznie duży budżet transferowy, więc tak naprawdę milion w to, milion we w to, no to... Sami wiecie, jak to działa. Dobra, przechodzimy. Oczywiście będziesz ważny. Nie będziesz najważniejszy, ale będziesz ważną personą w naszym zespole. Kontrakt na 4 lata. Wiecie co, ta kariera się kończy, więc ja to mogę sobie zaakceptować. Zignoruj klauzulę odstępnego. Ja tylko sobie zrobię to. Usuwamy premię i to wszystko, co będę. Tak naprawdę mogę zaakceptować jego warunki, więc mamy tym samym tego zawodnika w naszym klubie. I Cicarelli, go sobie chciałbym ściągnąć. Właśnie jego kontrakt obowiązuje z Napoli jeszcze przez 12 miesięcy, więc tutaj powinniśmy wyłożyć troszkę mniej, poniżej jego wartości. Nie chcę wymiany zawodniku, zaoferuj kwotę za piłkarza. 40 milionów, zobaczymy czy się na to zgodzą, biorąc pod uwagę to... Aha, nie, się nie zgodzą, no dobra. Więc trochę przyjanuszowałem, chciałem przeoszczędzić i to nie wyszło mi na dobre. Jeszcze został nam ten Thomas Harrison. Czyli zawodnik, który naprawdę dwa sezony temu podbił Premier League, został królem strzelców.
a teraz chciałbym go sprowadzić z Wolverhampton. Zaoferujemy kwotę za piłkarza, ile? 70 milionów, zobaczę. Może się zgodzą, bo to jest troszkę powyżej jego wartości. Ci chcą 94,5% od sprzedaży, ale ja nie chcę tego procentu od sprzedaży. Mamy jeszcze duży budżet transferowy, więc ja myślę, że coś takiego może być. I wiecie co, od razu przyjdziemy sobie do negocjacji. Chociaż może nie od razu, ale tego Van de Buys, no właśnie, to jest też ciekawy zawodnik z Bayernu Monachium. No i zobaczmy, czy uda nam się go sprowadzić za w miarę rozsądną cenę, chociaż o czym my mówimy, jak mamy 0,5 miliarda euro, no to tak naprawdę nie musimy się... Ale ja jestem dzbanem. Jej, przez przypadek zaoferowałem 1 euro za tego zawodnika, no dobra, więc chciałem sprowadzić 3 graczy, a sprowadzę jednego. Jak na razie, bo jeszcze okienko transferowe trwa. Ale nie ukrywam, że w tych meczach jeszcze chciałbym właśnie przetestować tych graczy. To sobie akceptujemy, chcę być takim rotacyjnym, jeżeli chodzi o rolę w naszym zespole. Na 5 lat on to akceptuje, zignoruje klauzulę odstępnego, ja tylko sobie właśnie usunę premię i to może być coś takiego. Czy się zgodzisz? 220. No dobra, może być taki. Czy są jakieś tutaj ciekawi zawodnicy? W sumie młodych takich graczy nie potrzebuję, bo tutaj ta kariera, tak jak mówię, się kończy i nie mam czasu na rozwój tych młodszych zawodników, więc przyjdziemy sobie do spotkania 1 sierpnia z Leicester. Nie, Crespo Garcia ja nie chcę oddać, bo on będzie właśnie najprawdopodobniej naszym podstawowym goalkeeperem. Pomimo, że ma niższą cenę niż Donnarumma, to jednak ten gracz na pewno nam się przyda. No szybciej, chcę już do tego meczu przejść. Tarcza wspólnoty. No to też jest ważne trofeum, bo tutaj liczy się każdy trofeum właśnie do wygrania. Co prawda wiadomo, oblaliśmy ten sprawdzian w turnieju przedsezonowym, ale to tego nie zaliczam do samego właśnie do samego sezonu. To jest tylko przedsezonowe turnieje, więc no takie wiecie, o pietruszkę tak naprawdę, w sumie o pietruszkę, 10 milionów euro do budżetu byśmy mieli więcej, ale no, zależy nam na innych pucharach, no i żaden się nie rozwinął, już myślałem, że William Graves się troszkę rozwinie na wyższy poziom, ale jak widzicie, niestety nie, no i mecz z Leicester. W meczu o tarcie wspólnoty i to będzie też szansa na przetestowanie innych zawodników, bo naprawdę kadrę mamy szeroką i naprawdę potężną, no bo na każdej pozycji mamy co najmniej kilku zawodników takich naprawdę klasowych, no i myślę, że to jest właśnie to bardzo, bardzo ważne, żeby grać na tylu frontach i jako, że chcemy grać na tylu frontach, to żebyśmy mieli taką ławkę rezerwową, jaką mamy, no właśnie. Ten zawodnik, którym byliśmy zainteresowani, odchodzi do Borussii Dortmund. No trudno się mówi, gramy z Leicester. Myślę, że najsilniejszym zespołem. Z tym, że Pereira Correosa za ciebie wejdzie Hysa i Kamiński. Tutaj dam Ulinę, Butę, Toro Marse. Czekajcie, gdzie jest ten nasz nowy nabytek? Czyli Benitez. Benitez, 93 punkty overalla. Jak się znałem. Może za Viniciusza, bo jednak mamy tych ofensywnych zawodników już na ławce. I ty będziesz grał takiego podwieszonego troszkę. A czemu nie mogę cię ustawić jako napastnik? Ty będziesz napastnikiem, a ty zagrasz jako taki środkowy napastnik. Czy możemy coś takiego zrobić? Nadal mi pokazuje tutaj na SPO. O, może grać jako środkowy napastnik, więc całkiem przyjemnie. No i przechodzimy do meczu z Leicester. No zobaczymy, czy uda się zgarnąć pierwsze trofeum w tym sezonie, mam nadzieję, że tak. No bo jednak przydałoby się na tą inaugurację sezonu zgarnąć pierwsze trofeum i Crespo Garcia z urazem. Co prawda wygrywamy 3-1, ale właśnie ten uraz naszego bramkarza jest troszkę problematyczny, bo już mamy dwóch bramkarzy kontuzjowanych. No i zostaje nam tylko Gigi Donnarumma, który no swoje lata już ma, co prawda nadal jest w bardzo dobrej formie. Ale no jednak ten Crespo Garcia chciałbym, żeby występował w jak największej ilości meczy. A tak najprawdopodobniej będzie pauzował. Tylko czy mam tutaj raport, to kiedy on będzie pauzował? Zobaczmy sobie. Nie. Kontuzja zawodnika. A dwa dni to jest nic, to jest tak naprawdę nic. No i na spotkanie w Premier League już powinien być świeży i gotowy, aby rozpocząć właśnie ten sezon. Dostajemy oferty za zawodników, ale ja nie chcę ich sprzedawać, ponieważ uważam, że to by było troszkę bez sensu, jeżeli właśnie się wzmacniamy, ale jednak trochę osłabiamy.
Więc tutaj będę chciał przystąpić do tego sezonu najlepszym możliwym składem i ogólnie ławka rezerwowych też jest lepsza niż u większości klubów właśnie czy w Premier League, czy w Europie. No i teraz czeka nas taki lekki natłok mecz, bo tak naprawdę 3 dni na regenerację, właściwie 2 dni na regenerację to jest troszkę za mało. Więc tutaj, wiecie co, ja sobie myślę, że wyjdziemy takim ustawieniem z tym, że tutaj chciałbym, żeby zagrał Vinicius. W środkowej bronie może zagrać w sumie De Ligt na bramce Donnarumma, a w sumie Crespo Garcia, bo jest w lepszej dyspozycji. I tak to może chyba wyglądać, tak się zastanawiam. Dobra, bo ten Kamiński właśnie, ten młody, nie właściwie dobrze wydający się zawodnik, niestety oblał ten sprawdzian poważnej gry w futbolu, no i się nie odnalazł na to, tego na razie Vinicius będzie za niego występował. Wygrywamy 2-1 z problemami, ale na szczęście wygrywamy 3 punkty i to jest najważniejsze. No i mecz, Super Puchar Europy przeciwko Juventusowi. Ciekawy, Juventus wygrał Ligę Europy, a więc też no całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że teraz Juventus bije się o mistrzostwo właśnie, o zgarnięcie Pucharu Ligi Mistrzów, a ten no, w karierze gra w finale, wygrał Puchar właśnie Europy. No i tak, Arias nie jest zadowolony ze swojej roli w zespole, ale ty często występujesz, ja nie wiem czemu nie jesteś zadowolony z tej roli, którą ci właśnie przypisałem. No bo jednak grasz, a nie chcę ryzykować twojego urazu i wystawiać cię w każdym meczu. No właśnie, on jest na środku obrony już wystawiony, więc nie wiem czemu narzeka. Tutaj mógłby zagrać właściwie Pereira, chociaż Adams jest w bardzo dobrej formie, więc go sobie tutaj zostawię. No i przechodzimy do meczu z Juventusem o Super Puchar Europy. Zobaczymy, czy uda się zgarnąć drugie trofeum już w tym sezonie. No mam nadzieję, że tak. I wygrywamy aż 6-1 po grom Juventusu. Bardzo dobry rezultat. No i przechodzimy do drugiego spotkania w Premier League w tym sezonie. Sprawda, chyba nie wystawię najsilniejszej jedenastki, ponieważ nie chcę też ryzykować urazu jakiegoś zawodnika i są oni, nasi gracze są jeszcze zmęczeni po ostatnim spotkaniu najprawdopodobniej. Zaraz zobaczę, jak to wygląda. Cały czas dostajemy oferty z tego Contrasa, ale ja go nie chcę właśnie tak jak mówię sprzedawać. Wiecie co, ja dam zagrać dla tych zawodników, bo myślę, że z ławki rezerwowych będą mogli właśnie wejść, czy to Vermeer, Tor, Marcet, Hemby. No i wygrywamy 3-1. Benitez tym razem bez gola, ale i tak forma strzelecka jest całkiem niezła u tego zawodnika. No i kolejne spotkanie, czeka nas w Premier League, tylko nie wiem z kim będziemy grani. William Graves się rozwinął 1 punkt overalla w tym sezonie i Derek Hemby. Szkoda, że on doznał tyle kontuzji, bo one zahamowały jego rozwój i myślę, że już miałby około 88 punktów overalla, gdyby nie te kontuzje. No i znowu, Matteo Magnani jest niezadowolony ze swojej roli w zespole, ale gościu. My się umawialiśmy, kiedy podpisywaliśmy kontrakt, że będziesz rotacyjny albo ważny, nie pamiętam, ale coś takiego. Więc no nie masz co się dziwić, że nie występujesz w każdym meczu jako podstawowy środkowy obrońca. A teraz mecz z Evertonem. No właśnie, będzie to ciężki mecz, bo gramy z Tottenham na wyjeździe, a jak wiadomo wyjazdy są dosyć ciężkie. Co ciekawe, Hakimi przeszedł do Manchesteru City. No, dosyć ciekawy transfer. Zobaczymy. No dobra, i mecz z Evertonem. No i tak naprawdę tutaj... O, fajnie, wygrywamy. Chciałem powiedzieć, że interesuje nas tylko zwycięstwo. No i tak też się dzieje, prawda, 1-0. Skromnie, ale to są 3 punkty. Z trudnego terenu wywozimy zwycięstwo. Co prawda żaden nasz zawodnik nie jest właśnie w czołówce klasyfikacji Królów Strzelców, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że cała drużyna gra dobrze. No i po raz kolejny Kylian Mbappé uratował nas w tym meczu, więc ten zawodnik no zdecydowanie jest legendą Arsenalu, nie ma się co oszukiwać. Manchester United, w ogóle ten Chińczyk, on może być Raidenem jakiegoś właśnie takiego gracza, czy to, nie wiem, Kagały, nie wiem, chętnie bym właśnie zobaczył, tylko nie wiem jaka to jest narodowość, czy Tajlandia, czy właśnie Chiny, Japonia, czy jakaś Korea. Ciężko mi to jest powiedzieć, ale myślę, że na razie to będzie na tyle, jeżeli chodzi o transfery, chociaż nie, sprowadzę sobie jeszcze tego Harrisona i tego napastnika, nie pamiętam jak on się nazywa, ale to jest włoski napastnik, o, Cisarelli chyba coś takiego, nie jestem pewien, no i mecz z Manchester United, 28 sierpień 2032. Będziemy go grali na wyjeździe czy u siebie? Na wyjeździe mi się wydaje, a jednak u siebie. Coś tutaj zmieniam? Nie, bo na razie wszyscy są w bardzo dobrej dyspozycji, więc no wychodzimy takim ustawieniem na mecz z Manchesterem. Ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji właśnie klub z Manchestera, my wygrywamy z nimi 2-1.
No i Ulinabuta doznaje urazu. Ciekawe, na ile zostaje on wykluczony z gry. Mam nadzieję, że nie na zbyt długo, bo on jednak jest ważnym elementem naszego zespołu. Zobaczmy sobie ten raport. Coś czuję. A, 3 dni, więc też. To jest tak naprawdę nic. 3 dni sobie odpocznie. No i tak, przechodzimy do tej zakładki transfer i chciałbym jeszcze tego CSR jego sprowadzić. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez 12 miesięcy, czyli że tak naprawdę przez rok, więc powinniśmy go wyciągnąć poniżej jego wartości. Chociaż umówmy się, i tak nasz budżet transferowy jest taki, że możemy sobie na niego pozwolić spokojnie, wydając chociażby 50. Dobra, nie chcę, żeby oni się obrazili, no bo jednak zostało już mało czasu do końca okienka transferowego. Chcą aż 85, biorąc pod uwagę to, że mu się niedługo kończy kontrakt, to jest naprawdę sporo. Ja zaoferuję o 10 mniej, chcą na 85, dobra. Ja to mogę zaakceptować, bo jednak nie chcę się z nimi dłużej kłócić. No i przechodzimy jeszcze do negocjacji z Bayernem na temat właśnie kupna tego zawodnika z Belgii, który może grać jako środkowy napastnik, jako napastnik, więc to też jest całkiem przydatne, ponieważ uniwersalni zawodnicy w karierze naprawdę się przydają. Ja zaoferuję równowartość tego zawodnika, ponieważ on ma kontrakt dłuższy, no właśnie chcą 120 milionów. Co powiecie na stówkę może? Zaproponuję nową kwotę, stówka. Według mnie to jest taka w miarę dobra propozycja. Chcecie 120, kontroferto, zaoferuj nową kwotę, a co powiecie na 110 i 100 tysięcy? O, okej, okay. Mówił, że nie chcą zejść z tej kwoty, ale jednak zeszli, no także ten tego. No i 100 milionów euro, ponad 100 milionów euro z tego zawodnika. Mam nadzieję, że ta inwestycja nam pomoże w tym sezonie zgarnąć właśnie wszystko, co najważniejsze. Co ciekawe, sprowadzamy zawodnika rezerwowego, który kosztował 100 milionów euro. Ale na 4 lata, to mogę coś zaakceptować. Zignorujemy sobie klauzulę odstępnego. Ojojoj, i teraz pytanie, ile on będzie chciał zarabiać? Biorąc pod uwagę to, że przychodzi do Premier League, pewnie liczy na spory zastrzyk gotówki. Wiecie co, ja mogę mu zaoferować 2600, to myślę, że byłaby uczciwa propozycja. No i to jest uczciwa propozycja, dobra. Tak jak mówię, gdyby to był tak naprawdę jakiś środek kariery czy początek, to na pewno bym negocjował troszkę bardziej bym się nad tymi negocjacjami pogłówkował. Ja mu dam rotacyjne występy, ale właśnie jako, że kończy się już ta kariera, to nie chcę też za bardzo przynudzać i wiecie, januszować, bo tutaj mam naprawdę spory budżet transferowy, na który pracowaliśmy bardzo, bardzo długo, bo bodajże 6 sezonów w FIFA. Wiecie co, ja mogę mu właściwie zagwarantować taką płacę, z tym, że nie chcę mu dawać premii za bramki w sezonie. No i dobra, i mamy tak naprawdę teraz już wszystko, co nam potrzeba. Tylko zrobię sobie trening właśnie zawodników i w kalendarzu przesumuję sobie okienko transferowe, bo najprawdopodobniej dostaniemy strasznie dużo ofert ze zawodników, a to było potrzebne, to po prostu jest niepotrzebna strata czasu, więc sezon, kalendarz i przechodzimy sobie do, myślę, że 3 sierpnia, tak, do którego sierpnia, nie, do jakiego sierpnia, do 3 września. No i mamy teraz, oj, patrzcie, mamy fajnie teraz tydzień przerwy, ale w następnym czekają nas aż 3 mecze. Jeszcze w następnym 2 mecze, no i mecz z Barceloną, czyli trafiliśmy na Barcelonę w Lidze Mistrzów. Więc no dosyć ciekawa grupa się zapowiada. AEK Ateny, Arsenal i Barcelona. Dostajemy dostajemy właśnie statuetkę za menedżera miesiąca, to co mnie cieszy, bo jednak jakieś to wyróżnienie jest. No i mecz z Leicester City. No tutaj się znam, chyba wyjdę takim półrezerwowym składem, właśnie gramy na wyjeździe, więc tutaj Lokilo nie jest w najlepszej dyspozycji, dam zadebiutować dla tego gracza, dam zadebiutować, gdzie jest ten nasz napastnik, o Cicerelli, tak się zastanawiam, o Mathieu André, on może tutaj wyjść jako nasz właśnie środkowy pomocnik defensywny, nie jest to całkowicie rezerwowy skład, ale na paru pozycjach po prostu występują inni gracze, tacy bardziej rotacyjni i wygrywamy 2-1, więc fajnie, czwarte zwycięstwo z rzędu. No właśnie, teraz mamy to oficjalna prezentacja i rozpoczęcie sezonu Ligi Mistrzów.
Mam nadzieję, że będzie to równie udane jak w tamtym roku, gdzie to zgarnęliśmy właśnie trofeum za wygranie Ligi Mistrzów. A teraz UEFA Champions League 2032-2033. Oj, to jest naprawdę ciężka grupa. Czekają nas mecze z PSG, Barceloną i oczywiście AK Ateny. No, czyli że tak naprawdę tutaj może się zdarzyć wszystko. Pytanie, czy gramy z Barceloną u siebie, czy na wyjeździe. To też jest dosyć ciekawe. Bo następny mecz czeka nas z Huddersfield, który no nie jest najlepszym zespołem, ale mam nadzieję, że uda się tutaj zgarnąć 3 punkty. Za Ateny gramy teraz te spotkanie na wyjeździe. Myślę, że damy zagrać do tych zawodników, z tym, że tutaj nie zagra Deli, tylko Magnani. Tarek Hendy nie jest w najlepszej dyspozycji, więc może tutaj zagrać Tim Harrison, a za Arambariego wejdzie może Kamiński. Stawiamy na polską siłę, biała polska siła, się biało-czerwona polska siła, nie to, że jestem rasistą, ale dobra. Będzie za Ateny, powinniśmy się przejechać po tym zespole, ale gramy na wyjeździe, więc to najprawdopodobniej nie będzie najłatwiejsze spotkanie. Crespo Garcia jak na razie wygryzł Donnarumę z naszego zespołu i po raz kolejny, nasz ulubiony wynik z tego sezonu, czyli 2-1. Nie wiem po raz już który właśnie takim rezultatem kończy się nasze spotkanie. Mecz z Huddersfield i następny czeka nas właśnie w pucharze. Wiecie co nam zagrać dla tego zespołu, tylko że no właśnie, paru zawodników jest troszkę zmęczonych, Cicerelli. Tutaj myślę, że nam zagrać dla Arambariego i za Magnaniego wejdzie Arias. Donnarumę na razie nie wystawiam, bo nie jest w najlepszej dyspozycji. Crespo Garcia zdecydowanie na razie daje radę, co prawda dużo goli wpuszcza, ale to też wynika z tego, że nasza obrona no nie gra najlepiej. Huddersfield co ciekawe gra na 5 obrońców. Oj, remis, niestety wpadka i to jeszcze remis u siebie. No z Huddersfield, więc no nie bardzo, ale właśnie to było po prostu rozgrzewka przed meczem z Sheffield. Czy ktoś się wreszcie rozwinie? Niestety nie. Antonio Lopez, w ogóle patrzcie na te statystyki, to jest coś niesamowitego, że ci gracze tak się rozwijają. Ale to jest EA Sports in the Game. Sheffield Wednesday, no właśnie. Mecz najprawdopodobniej na wyjeździe. Dostajemy ofertę prowadzenia kadry Austrii, ale to mnie nie interesuje, nie, u siebie. Ja dam zagrać dla podstawowej jedynastki, bo myślę, że to jest dobry moment na wystawienie naszej podstawowej jedynastki, bo w pucharze chcemy zajść jak najdalej i to jest mecz w Carabao Cup, wygrywamy 3-1, myślałem, że tutaj wygramy dużo wyższym rezultatem, a tylko dwubramkową tak naprawdę przewagą. Oj, gramy mecz na szczycie, czyli z West Hamem, znowu na wyjeździe, ale tutaj na pewno tak to nie będzie wyglądało. Mecz z West Hamem, myślę, że pół rezerwowym składem, bo na samym spotkaniu w Lidze Mistrzów nas czeka, to jeszcze z FC Barceloną. Oj, przegrywamy niestety, ale to, tak jak mówię, to nie jest na razie najważniejsze, bo tutaj no jednak skupiliśmy się troszkę na następnym spotkaniu z Barceloną, ale to mnie trochę martwi, bo jednak mamy tak szeroką kadrę, a i tak zawodnicy sobie nie radzą, bo mamy tak naprawdę na każdej pozycji tak obsadzony ten zespół, nie ma słabych punktów, a i tak przegrywamy. No niestety spodziewałem się, że uda się jednak właśnie zgarnąć 3 punkty, ale tak się też nie stało. No właśnie, ten nasz podstawowy zespół. Ten Adams nie jest w najlepszej dyspozycji, więc ja go sobie zmienię może za Magnaniego. On może tutaj grać, nie wiem, Pereira Koreosa, za Ariasa wejdzie może Magnani. Mbappe, tutaj Hendy, niech tak to na razie wygląda. No i przechodzimy do meczu właśnie, tak jak mówiłem, z Barceloną. Mecz u siebie na The Emirates, a więc to powinno też być gładkie zwycięstwo, bo nie ukrywajmy, Barcelona w tej karierze jest po prostu dosyć przeciętnym zespołem, jeżeli tutaj ten mecz zakończy się innym rezultatem niż nasze zwycięstwo, to będzie naprawdę dziwne, ale na szczęście wygrywamy. No i przechodzimy myślę, że do ostatniego meczu w dzisiejszym odcinku. Spadliśmy niestety na trzecią lokatę. Pierwszy jest West Ham, co ciekawe, czyli że tylko raz zremisowali chyba, jak mi się tak wydaje, albo raz przegrali. Dobra, i mecz z Fulham. Myślę, że to jest dobre takie zakończenie, ponieważ to nie będzie najtrudniejsze spotkanie, wygrywamy. Matthias De Ligt z kontuzją. I takim niezbyt optymistycznym akcentem myślę, że żegnam się z wami do następnego materiału. Myślę, że już niedługo i po prostu strzałeczka. I remember you make me
can no more see it. When I take a breath, you fill up my lungs.